Rozdział czternasty Dyrektor Marczak Fakcji, piękna panna Krostek, jak zatopiono w jeziorze zbiory doktora Gottlieba, kto usiłuje nas okłamać, co robi pani Herbst, gdzie jest Monika, dwie informacje od Batury, w Casanowie, fraulein doktor, jak Monika poświęciła własne szczęście. Dyrektor Marczak podziękował mi za odnalezienie starych dokumentów i książek oraz z uwagą wysłuchał mojego sprawozdania. Wynika z tego, że niewidzialni już rozpoczęli akcję, stwierdził. Jeśli nie zlikwidujemy ich teraz i oni umocnią się u nas, może pan być pewien, że zaczną się mnożyć kradzieże i przemyt dzieł sztuki. Zrobił pan słusznie odbierając im skrzynkę Makulskiego. Ale może jednak należało ich od razu schwytać i oddać w ręce milicji? To były nic nieznaczące pionki. Trzeba schwytać tego, kto wydaje rozkazy. Zapewne ma pan rację, bez wielkiego przekonania przytaknął Marczak. Ta rozmowa odbyła się w łódzkim grand hotelu, dokąd przyjechałem późnym wieczorem. Podróż. Jak wspomniałem, nieco przedłużyła się, gdyż zdecydowałem się jechać przez Warszawę. W sejfie ministerstwa zabezpieczyłem dokumenty i książki odnalezione u Makulskiego. W Warszawie pozostawiłem także Monikę, polecając jej, aby nazajutrz wstąpiła do ministerstwa i zorientowała się, czy były do mnie jakieś telefony, listy i tym podobne sprawy urzędowe. Sam tego nie mogłem zrobić ponieważ do Warszawy przybyliśmy już po godzinach urzędowania poleciłem Monice aby nazajutrz zajutrz popołudniowym pociągiem przyjechała do Łodzi i zgłosiła się w Grand Hotelu miałem cichą nadzieję że Monika skorzysta z okazji i porozumie się z Kędziorkiem wyobrażałem sobie radość Marczaka gdyby panna Monika przybyła do Łodzi z wiadomością że wychodzi za mąż i porzuca pracę w referacie do zadań specjalnych były to jednak, zdaje się, płonne nadzieje, ponieważ przy pożegnaniu Monika oświadczyła mi: Wiem, że nie jest pan zadowolony z mojej dotychczasowej działalności, szefie, ale ja panu wkrótce udowodnię, że potrafię być dobrym detektywem. Zabrzmiało to groźnie i zareagowałem natychmiast. Zabraniam pani działać na własną rękę. Surowo zabraniam. W porządku, szefie, zawołała, wysiadając z wehikułu. Ale od tej chwili zaczął mnie trawić niepokój, który narastał w miarę, jak upływał czas. Skoro oceniliśmy moją działalność, mój zwierzchnik nie okazałby się chyba prawdziwym szefem z krwi i kości, gdyby nie usiłował udowodnić swemu podwładnemu, że i on także, jak to się mówi, nie zasypiał gruszek w popiele. Pracował pan bardzo ofiarnie, przyznał Marczak i odniósł pan pewne sukcesy. Ale moim zdaniem najważniejsza sprawa rozstrzygnie się tutaj, w łodzi, dzięki temu, że trafiłem na ślad krostka. Pomyślałem, że zdobycie adresu nie było aż tak skomplikowane. Nie powiedziałem tego jednak głośno, bo w podobny sposób nie należy mówić do zwierzchnika choćby najlepszego. Nawiązał pan kontakt z Krostkiem? Tak. Jak mi się zdaje, to u niego znajduje się najcenniejsza część zbiorów Gotlieba. Powiedział to panu? Nie. Nawet zaprzeczał zdecydowanie, jakoby miał coś wspólnego z rozbiórką domu na czarci Mostrowie. Ale mnie się tak łatwo nie wyprowadzi w pole. Wystarczyło mi zobaczyć jego willę na przedmieściu łodzi. Piękna. Bardzo kosztowna willa, zaraz widać, że ten człowiek żyje na bardzo wysokiej stopie. A skąd ma na to? Myślę, że dzięki biżuterii i dobeneków. Jeśli mu to udowodnimy, krostek będzie skłonny wydać nam część zbiorów Gotlieba. A jeśli nie? Zapytałem z niewinną miną. Marczakasz poczerwieniał z oburzenia. Poinformuję o wszystkim milicję. Już ona dobierze mu się do skóry. Zapytają Krostka, skąd miał pieniądze na willę i tak go nastraszą, że wyda nam zbiory. To było prawie trzydzieści lat temu, zwróciłem mu uwagę. Jeśli Krostek choć trochę zna prawo, wie, że nic mu nie grozi. HM, zakłopotał się Marczak, więc co pan radzi? Trudno mi coś radzić, skoro go nie oglądałem na oczy. Nie rozmawiałem z nim. Jakie sprawił na Panu wrażenie? Nie jest człowiekiem wykształconym, ale wygląda na wielkiego spryciarza. Ot, sprytny prostak. Łatwo zorientował się co do wartości biżuterii i do beneków, ale myślę, że nie jest w stanie ocenić wartości, jaką mają zbiory gottlieba. Rozumowanie Marczaka wydawało mi się trochę naiwne. A czy nie sądzi pan, że ktoś może mu pomóc w ocenie zbiorów? Na przykład kto? Batura albo niewidzialni. A skąd mogą mieć jego adres? Z tego samego źródła, co i pan. Z biura adresowego. Panie dyrektorze, wypaliłem i zapewniam, że będą rozmawiali z nim zupełnie innym językiem niż pan, bez pogróżek. Po prostu zaproponują mu sprzedaż zbiorów. Wytłumaczą mu, że gdy wiemy o zbiorach Gottlieba, już ich się teraz nie będzie mógł pozbyć bez wielkiego ryzyka. Może jest prostakiem, ale to na pewno zrozumie. — Więc co pan sądzi? — zapytał zbity z tropu Marczak. — Myślę, że i my musimy zastosować podobną taktykę. Bez pogróżek. Powinniśmy grzecznie wyklarować mu że jeśli nie przekaże nam zbiorów, trudno mu będzie ich się pozbyć bez narażenia się na poważne kłopoty. Tak, tak właśnie zrobimy, przytakiwał Marczak. Bardzo jestem zadowolony, że w jutrzejszej rozmowie z Krostkiem i pan weźmie udział. Bo co do mnie, aż mnie krew zalewa, gdy pomyślę, że ten człowiek być może trzyma gdzieś ukryte bezcenne skarby kultury i gotów się z nami o nie targować. Jak przekupka o jabłka na Straganie. Nie potrafię z takim człowiekiem bawić się w dyplomację. Albowiem dyrektor Marczak był człowiekiem, który wyobrażał sobie, że podobnie jak i on, każdy w naszym kraju powinien kochać pamiątki historyczne. Gdyby to zależało od niego, sklepy desy zostałyby zamknięte, każdy cenny obraz znajdowałby się w muzeum, a na muzea zamieniono by wszystkie stare domy. Zamki i pałace. O której jest pan jutro umówiony z Krostkiem? Zapytałem. O jedenastej przed południem, w jego willi. Niechże pan idzie teraz spać, odpocznie, a jutro do dzieła. Opuszczając pokój Marczaka zagadnąłem go jeszcze od drzwi. Dlaczego pan sądzi, że Krostek ma najpoważniejszą część zbiorów Gottlieba? Może właściwy trop to nie Krostek, ale Wągrowski? Z trzech osób, które odnalazły zbiory Gotlieba, tylko Krostek wyemigrował do miasta i urządził się tu znakomicie. Być może ma pan rację, zgodziłem się, ale kto wie, czy Wągrowski nie mieszka w jeszcze okazalszej wini. Zabiłem Marczakowi porządnego ćwieka i poszedłem spać. Przedtem jednak, zszedłem na dół do recepcji i zapytałem o panią Herbst, dla której dyrektor Marczak również zarezerwował pokój. Recepcjonista zerknął na tabliczkę z kluczami i stwierdził Nie ma tej pani w pokoju. Przyjechała dziś w południe, ale wyszła. Czy nie pytała o dyrektora Marczaka lub o mnie? Podałem swoje nazwisko. Nie. Interesowało ją tylko, gdzie mieści się w łodzi biuro adresowe. Uśmiechnąłem się gorzko. Pani herbst zamiast skontaktować się z marczakiem, a potem ze mną, wolała na własną rękę wywiedzieć się o adres krostka. W jakim celu? Czyżby chodziło o to, aby z nim porozmawiać na osobności i to jeszcze dzisiaj, zaraz. Na zajutrz dowiedzieliśmy się, że pani Herbst opuściła Łódź bardzo wczesnym rankiem. Coś mi się zdaje, że nasza wizyta u Krostka, powiedziałem do Marczaka. Jest już zbyteczna. Pani Herbst prawdopodobnie uprzedziła nas i mówiła z nim nieco innym niż pan językiem. Po niemiecku, rzekł Marczak. Nie. Po kupiecku. W jakiś czas później czarna wołga Marczaka zawiozła nas na Julianów, w wilową dzielnicę Wielkiej Łodzi. Willa Krostka robiła imponujące wrażenie. Była duża, z pięknym podjazdem dla samochodów, z dwoma podziemnymi garażami i niewielkim ogródkiem, gdzie tryskała mała fontanna i kaskada wody spływała po kamieniach, strumyczkiem strzeżonym przez kilka gipsowych krasnali. Otworzyła nam drzwi dość ładna dziewczyna, najwyżej dwudziestodwuletnia, w zamszowej kurteczce z peweksu i sukience mini, którą nosiła wbrew modzie. Zapewne szkoda jej było ukrywać długie i zgrabne nogi. Proszę do saloniku, oświadczyła nam. Właśnie czekam na panów. Umówiliśmy się z pani ojcem, rzekł Marczak. Ojciec musiał nagle wyjechać wyjaśniła. Prowadząc nas przez mały hallo o ścianach włożonych jesionową boazerią, zostałam jednak przez niego wprowadzona w całą sprawę. Umówiliśmy się z pani ojcem i tylko z nim chcemy rozmawiać, stwierdził marczak, którego oburzyło postępowanie krostka. Uśmiechnęła się do dyrektora, a miała ładny uśmiech. Zaręczam panu, że ze mną będzie się łatwiej dogadać niż z ojcem. On jest człowiekiem starej daty, a ja kończę germanistykę i jako osoba kulturalna o wiele lepiej rozumiem o co panom chodzi. Wczoraj wydobyłam z ojca całą prawdę o historii na czarci mostrowie. Obawiam się, że wobec panu ojciec nie przyznałby się do niczego, kręciłby, kluczył, jak to zdaje się już robił w poprzedniej rozmowie. Wprowadziła nas do dość dużego pokoju na parterze, umeblowanego fałszywymi ludwikami, co dla fachowca było widoczne już na pierwszy rzut oka. Usiedliśmy na fotelikach, panna Krostyk założyła nogę na nogę i poczęstowała nas papierosami Marlboro. Jak panowie wiecie, zaczęła robiąc mądrą minę. Zaraz po wojnie mój ojciec przeniósł się na ziemię północne, a ponieważ wyremontował traktor, zajął się rozbiórką i przewozem starych cegieł. Pewnego razu razem z niejakim Wągrowskim i Makulskim, których adresów obecnie nie zna, dokonał rozbiórki zrujnowanego domu na wyspie na Śniardwach i w podziemiach domu trafił na trzy skrzynie. Były w nich przeważnie niemieckie książki i trochę biżuterii. Nie powiadomili o tym władz. Co było niesłuszne i przestępcze, ale zwyciężyła w nich chciwość. Biżuterią podzielili się porówno i rozstali. Biżuterii nie było zresztą aż tak wiele. Ojciec sprzedał swoją część i postawił mury tej willi. Kupił także maszyny dziewiarskie. Na tyle starczyło mu pieniędzy. To dopiero z zysków, jakie przynosił mu warsztat dziewiarski. Dokończył willę i wyposażył ją. Po kilku zresztą latach, na skutek wysokich podatków, ojciec zlikwidował warsztat i przez jakiś czas żyliśmy tylko z oszczędności. Dopiero teraz ojciec chce otworzyć małą wytwórnię zamków błyskawicznych i właśnie w tej sprawie wyjechał do Warszawy. Rozumiem, powiedziałem, ale nas nie interesuje ani biżuteria odnaleziona przez pani ojca, ani dzieje pani rodziny, a właśnie te stare książki. Które były w trzech skrzyniach na czarcim ostrowie. Wiem o tym, skinęła głową panna Krostek i właśnie chcę przystąpić do tej sprawy. Otóż ojciec mój, jak to się mówi, ma głowę do przeróżnych interesów. Jest to człowiek prosty zaledwie umie czytać i pisać, a także rachować. Wie, jak wygląda złoto i drogie kamienie, ale nie orientuje się Jaką wartość przedstawiają książki i dokumenty? Gdy znaleźli trzy skrzynie, biżuterie oczywiście zabrali, ale wszystkie papiery i stare książki zaraz zniszczyli, żeby zatrzeć ślady przestępczego czynu. Zniszczyli je? Przeraził się Marczak. Ależ to okropne Wiem o tym. I zgadzam się z panem szczere zmartwienie i potępienie ukazało się na ładnej buzi panny Krostek. Ale pan rozumie, co oni czuli. Wiedzieli, że o skarbie powinno się zawiadomić władze. Nie zrobili tego i ogarnął ich strach, zabrali biżuterię, a pozostałą zawartość wraz ze skrzyniami utopili na środku śniardw. Jak powiedział mi mój ojciec, postanowili końce puścić w wodę. A jednak u Makulskiego znaleźliśmy trochę starych książek i dokumentów, zauważyłem panienka zmieszała się. Może Makulski zabrał jednak kilka książek i trochę dokumentów, ale na pewno nie wziął nic mój ojciec. Trzy skrzynki wrzucili do śniardw. Mogłem powiedzieć, że obita blachą skrzynka znajduje się w zagrodzie Makulskiego i służy do mieszania paszy dla świń. Ale te informacje postanowiłem zachować dla siebie Zdawałem sobie sprawę że panienka albo kłamie świadomie, albo okłamał ją jej sprytny ojciec. Nie należało wykładać na stół wszystkich swoich kart, dopóki nie miało się pewności, do jakiego celu zmierza przeciwnik i jakimi kartami chce z nami grać. To straszne. Bezcenne starodruki i dokumenty, listy i pamiątki spoczęły na dnie jeziora, biadolił marczak i sprawiał wrażenie, że za chwilę się rozpłacze. Panna Krostek też miała smutną minę. Niestety, to prawda. Ojciec mój nigdy by się wam do tego nie przyznał. Ale mnie powiedział prawdę, a ja zasięgnąwszy opinii prawnika zdecydowałam się ją wam ujawnić. Było dla mnie jasne od początku, że Krostek i jego córka poradzili się prawnika i mieli świadomość, że za to, co się kiedyś stało, nie poniosą żadnej odpowiedzialności. Stąd rzekoma szczerość jego córki. Rzekoma, ponieważ panienka, a byłem tego niemal całkowicie pewien, kłamała. Krostek pozostawił sobie przynajmniej jedną skrzynkę z książkami i dokumentami, albo nawet zabrał dwie skrzynie i jeszcze na dodatek te rzeczy, którymi pogardził Makulski, jako że nie znał niemieckiego. Panna Krostek była chyba bardzo spostrzegawcza, albo zbyt wyraźnie moje wątpliwości uwidoczniły się na mojej twarzy. Nieoczekiwanie oświadczyła: Panowie nie muszą mi wierzyć. Możecie poinformować milicję i przeprowadzić w naszym domu poszukiwania. Rewizje już u nas były i to nieraz, bo gdy ojciec prowadził warsztat dziewiarski, kilkakrotnie szukano kradzionej przędzy, i milicja niczego nie znalazła. Uśmiechnąłem się przepraszająco. Nie mamy zamiaru przeprowadzać rewizji, ja pani wierzę. Byłem pewien, że w Wili Krostka zapewne nie było nic takiego, co mogłoby obudzić zainteresowanie organów ścigania. Jeśli miał on coś do ukrycia, a zapewne miał do ukrycia nie jedno, to znajdowało się to daleko od jego wili. Straszne, okropne, jęczał Marczak wciąż mając w oczach wizję skrzyń ze starodrukami topionych w walach śniardw. No cóż, trudno. Stało się, bezradnie rozłożyłem ręce. Nie będziemy pani zabierać czasu. I wstałem z krzesła. A dyrektor Marczak piorunował mnie wzrokiem. Był oburzony, że tak lekko przyjąłem wiadomości o zbiorach zatopionych w jeziorze. Ale i one zdawał sobie sprawę że dłużej nie ma co tracić czasu na rozmowę z panną Krostek. Wsiedliśmy do służbowej wołgi i wróciliśmy do hotelu. Marczak sprawiał wrażenie bardzo przygnębionego i chciał natychmiast jechać do Warszawy. Lecz ja byłem zdania, że nie wyczerpaliśmy w Łodzi wszystkich naszych możliwości. Nie wierzę, aby zbiory zatopiono w jeziorze, oświadczyłem Marczakowi. Gdyby tak rzeczywiście się stało, Krostek powiedziałby to panu podczas pierwszego spotkania, a tymczasem kluczył, wypierał się, a potem do rozmowy z nami przygotował swoją córkę. Zjedliśmy z dyrektorem obiad w restauracji Malinowa. Nie bardzo rozumiem, po co nadal siedzimy w łodzi, pomrukiwał z odrobiną niezadowolenia. Należy chyba szukać Wągrowskiego. Może on wyzna, co naprawdę zrobili ze skrzyniami? Czekam na Monikę, która miała tu przyjechać popołudniowym pociągiem, wyjaśniłem. Mam pewien plan, w którym Monika będzie mogła nareszcie odegrać jakąś rolę. Chcę, żeby pozostała w łodzi i w jakiś sposób zaprzyjaźniła się z panną Krostek. Odniosłem wrażenie, że panna Krostek lubi obracać się w podobnych kręgach, co i nasza Monika zapewne znajdą wspólny język i w ten sposób będziemy mieli baczenie na dom krostków. Bardzo to wszystko zawiłe, pomrukiwał Marczak, ale niech pan robi, jak pan uważa. Zapadł zmierzch, a Monika nie zgłosiła się do hotelu. Nie ma co mówić, panie Tomaszu, sarkał mój zwierzchnik. Okazał się pan znakomitym kierownikiem. Pańscy współpracownicy odznaczają się wybitną dyscypliną. Szydził ze mnie, kpił w ten sposób odbijając sobie ranną porażkę. O jedenastej w nocy, gdy marczak udał się nareszcie do swego pokoju, odezwał się telefon. Jak się masz, Tomaszu, usłyszałem głos batury. Postanowiłem okazać Ci wdzięczność za uwolnienie mnie z więzów niewidzialnych i chcę przekazać Ci dwie informacje. Interesują Cię? Oczywiście. Otóż panna Krystyna Krostyk wkrótce otrzyma zaproszenie od narzeczonego z Frankfurtu nad Menem. Czy ciekawi Cię, jak się nazywał ów narzeczony, którego nigdy na oczy nie widziała? Słucham. Heinrich Bucher. Co takiego? A tak, przyjacielu Bucher. Zdumienie pozbawiło mnie tchu. Batura też nic nie mówił, dlatego w słuchawce wyraźnie zabrzmiały dźwięki muzyki, dolatujące z pomieszczenia, skąd dzwonił. A druga informacja? Zapytałem. Przyjdź do restauracji Casanowa. To dość podły lokal, ale można się tu dobrze zabawić. Jestemy w bardzo miłym towarzystwie. Nie podchodź do nas, ale obserwacja sprawi ci wielką przyjemność. Batura odłożył słuchawkę. A ja natychmiast poszedłem do dyrektora Marczaka, który na szczęście jeszcze nie położył się spać. I mimo jego protestów wyciągnąłem go na spacer do Casanowy. Dyrektor Marczak nie należał do bywalców nocnych lokali, ja także odwiedzałem je rzadko. Co najwyżej służbowo, gdy obserwowałem jakiegoś handlarza antykami lub fałszerza dzieł sztuki. Tego pokroju ludzie lubili bowiem właśnie w nocnych lokalach zawierać podejrzane transakcje i tracić nieuczciwie zarobione pieniądze. Casanowa nie wyglądał na lokal wykwintny. Przeciwnie. Niemal siłą musiałem wciągnąć do niego marczaka. Mierziła go atmosfera pijackich śpiewów i widok podejrzanych typów cnujących się między stolikami, tańczących na obszernym parkiecie. Ale wiele jest ludzi, którzy lubią podobną atmosferę, bo okazało się, że nie ma ani jednego wolnego stolika. To nic, oświadczyłem grubemu portierowi, tylko rzucimy okiem na salę, bo szukamy przyjaciela. I jak myślicie, kogo ujrzeliśmy? Przy sześcioosobowym stoliku obok orkiestry siedzieli, elegancko ubrany Waldemar Batura, piękny lolo z gangu niewidzialnych, kędziorek, jakaś ładna brunetka, panna Krostek i... Monika w platynowej peruce. Czy to naprawdę nasza Monika? Marczak nie dowierzał własnym oczom. Tak jest, panie dyrektorze. To Monika. Razem z Baturą i panną Krostek? Tak jest, panie dyrektorze. Waldemar Batura zauważył nas, dyskretnie trącił łokciem Monikę. Po chwili Monika wzięła torebkę i wstała od biesiadnego stołu, kierując się ku toalecie, która znajdowała się obok szatni w korytarzu. Idąc tam musiała przejść obok nas. Przepraszam panią, ale my się skądś znamy, zaczepiłem dziewczynę w korytarzu. Zmierzyła mnie pogardliwym spojrzeniem. Nie rozumiem po polsku, rzekła w języku niemieckim. A poza tym nie zawieram znajomości w korytarzach nocnych lokali. To mówiąc dumnie zniknęła w drzwiach toalety. Wolnym krokiem wracaliśmy do hotelu ulicami pogrążonymi w półmroku. Łódź bowiem nie należy do najlepiej oświetlonych. Jak pan sądzi, Tomaszu? Czy Monikę należy zwolnić w trybie natychmiastowym? Żal mi jej, bo nie wolno człowieka wyrzucać na bruk, medytował głośno dyrektor Marczak. O ten bruk może się pan nie obawiać, dyrektorze. Monika ma propozycję małżeństwa, a poza tym bardzo pragnie zatrudnić ją gang Waldemara Batury. Wydaje mi się jednak, że ona w Casanowie była służbowo. Postanowiła działać na własną rękę. I zrobiła to samo, co pragnąłem, aby uczyniła, to znaczy zaprzyjaźniła się z panną Krostek. Jednym słowem uprzedziła nasze życzenia, co świadczy o dużej inteligencji i detektywistycznym sprycie. Chwała Bogu, odetchnął sługą Marczak. Bardzo nie lubię, gdy popełniam omyłkę w ocenie pracownika. A na początku miałem o niej jak najlepsze zdanie. Nazajutrz rano, gdy gotowałem się do wyjazdu, w hallu hotelu spotkałem monikę w różowej peruce na głowie. Guten tak, freulein doktor, powitałem ją, kłaniając się z wielką galanterią. To freulein doktor było aluzją do słynnej kobiety szpiega z okresu I wojny światowej. Nie musi się pan wysilać, panie Stirlitz, odparła wesoło. Jestem na powrót Polką i Pańską współpracowniczką. Domyśliłam się, że zapewne zaraz wyruszamy na Mazury. Mam przy sobie spakowaną walizkę, wskazała podróżny neceser, który stał przy jej fotelu w halu. H.M. chrząknął dyrektor Marczak zaskoczony przenikliwością Moniki. Dopiero przed chwilą bowiem ustaliliśmy, że on wróci do Warszawy, a ja pojadę na poszukiwanie Wągrowskiego. Robi zadziwiające postępy, nieprawdaż? Zwróciłem się do Marczaka. Owszem, przyznał z odrobiną wahania. Wyruszamy zaraz na Mazury, ale bez kędziorka, zaznaczyłem surowo Monice. W ogóle nie chcę mieć na karku żadnego z pani narzeczonych. Proszę nie być zazdrosnym, szefie, uśmiechnęła się Monika. Zresztą Jacek powrócił już do Warszawy. Nie lubię osobników, którzy propozycje małżeńskie składają coraz to innej kobiecie. Ach tak? Minionej nocy oświadczył się pan Niekrostek i z nią pojechał do Warszawy, by przed oczekującym ją w przyszłości wyjazdem do RFN-u pomóc jej w zakupach. Jak pan słyszy, szefie, dla dobra sprawy jestem gotowa poświęcić nawet własne szczęście.